Grand Theft Auto 4, GTA 4, czwarta część bijącego rekordu popularności cyklu gier akcji. Tytuł wyprodukowany został przez ekipę deweloperską studia Rockstar North pod kierownictwem Chrisa Sayera. Gra została wydana w roku 2008, 29 kwietnia. Producentami są Rockstar Games, wydawcami również Rockstar Games, a wydawcą PL był Cenega S.A. Co mogę powiedzieć na temat GTA 4? Gra, na którą można różnorodnie patrzeć, można mieć różnorodne opinie na temat tej gry. Zależy to jest dla nas istotne i również jak patrzymy na poszczególne sytuacje. Wcielamy się w Nico Bellica, który to postanowił przyjechać do Liberty City na prośbę swojego kuzyna Romana, który to oferuje swojemu kuzynowi w Ameryce odkryć wielki amerykański sen, który sprawi, że będą szczęśliwi do końca życia. Oczywiście okazuje się to być jedna wielka fałszywka, kuzyn sporo nakłamał Nico, no i teraz wpakowują się w problemy, z których to muszą się jakoś wykaraskać. Ogólnie na tym skupia się fabuła w GTA 4. Również na tym, że Nico jest teoretycznie dłużny pewnemu Rosjanowi imieniu Ray Bulgarin. No i Nico też trochę z tym Rayem Bulgarinem, powiedzmy, że będzie miał do czynienia, ale głównie z jego, można by zdać, wspólnikiem imieniem Dmitri Raskarów, który okazuje się być głównym antagonistą w tej grze. No i dobra, przejdźmy może do rzeczy. A więc, tak właśnie wygląda GTA 4. Jak możecie zauważyć, GTA 4 korzysta z zupełnie innego silnika niż w przypadku GTA San Andreas bądź GTA Vice City. Twórcy zdecydowali się kompletnie zmienić uniwersum fabularne, jeśli chodzi o GTA, bo podstawowo GTA działo się w uniwersum 3D. A GTA 4 z kolei gdzieś w uniwersum HD, co za tym skutkuje, fabuła jest zupełnie inna, postacie są zupełnie inne i również to jest zupełnie inny uniwersum. Przede wszystkim to jest najważniejsze, to jest uniwersum HD jest zupełnie innym uniwersum niż uniwersum CD, to jest zupełnie nowa historia, zupełnie nowe postacie i zupełnie nowe problemy. A więc, GTA 4 wychodzi w roku 2008 i naprawdę muszę powiedzieć, że jak na rok 2008 grafika w tej grze prezentuje się bardzo dobrze, naprawdę. Osobiście uważam, że naprawdę twórcy przyłożyli się do tego, żeby grafika była naprawdę w tej grze ładna i również muszę powiedzieć, że grafika w tej grze również ma swój klimat. Grafika w tej grze właśnie jest taka mroczna, oddaje właściwie mrok oraz dramatyczność tego miasta Liberty City i naprawdę robi to bardzo dobrze. Grafika uważam, że naprawdę oddaje klimat tej gry i robi to spektakularnie. Zupełne przeciwieństwo Marine Star Scooter 4, które dopiero co omawiałam w poprzednim odcinku. Grafika jest naprawdę przepiękna i nawet w tym roku prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Są oczywiście różne mody graficzne, ale ja osobiście wolę grać jednak oryginalnie tą grę z oryginalną grafiką, ponieważ oryginalna grafika ma naprawdę bardzo dobry poziom. I tutaj ogólnie powiedziałabym, że nie ma właściwie tego szczepiać. No może modele twarzy mogłyby być trochę lepsze, ale to trzeba pamiętać o tym, że to jest rok 2008, a naprawdę no twórcy postarali się, żeby pod względem graficznym gra prezentowała się bardzo, bardzo dobrze. Następny czynnik to zdecydowanie audio. Audio również jest zajebiste. Muzyka w GTA 4 również jest taka klimatyczna. Też oddaje klimat tego miasta. Mamy sporo naprawdę świetnych soundtracków. Chociażby z Liberty Rock Radio, albo też z Radio Broker, bo to jest z Vladistoka. Vladistok oczywiście słynie ze swoich rosyjskich kawałków. No to na pewno jest trochę niesmaczne, to, że twórcy musieli zmienić kawałki do Vladistoka. Co prawda te nowe kawałki z Vladistoka nie są złe, ale jednak nie są aż tak dobre jak stare dobre kawałki z Vladistoka. Na szczęście dalej mamy opcję, żeby w GTA 4 dodawać swoją własną muzykę i problem, jeśli chodzi o brak starych, dobrych kawałków Vladistoka, można bardzo łatwo naprawić w ten sposób, że możemy właśnie do naszej stacji utworów Grasa dodać stary, dobry soundtrack z Vladistoka i w ten sposób właśnie sprawimy, że będziemy sobie mogli znowu spokojnie słuchać starych, dobrych soundtracków z Vladistoka i jest to na pewno bardzo dobra rzecz, jest to na pewno plus, że jest w ogóle opcja, żeby dodawać tutaj swoje własne soundtracki, które to jest oczywiście możemy między innymi pobierać z internetu, no i między innymi możemy tutaj do GTA 4 dodać muzykę, starą dobrą muzykę z Vladistoka, która to ponownie tej grze odda zasłużony klimat. To jest spoko, to voice acting. Oczywiście voice acting męskich postaci, bo o damskich postaciach to ja się nawet nie będę wypowiadać, bo to szkoda gadać.
ale męskie postacie naprawdę mają świetny voice acting. Również, mimo tego, że historia GTA 4 no, próbuje być taka trochę poważna, dramatyczna, to również nie brakuje humoru w tej grze. Jest tutaj sporo takich humorystycznych, zabawnych dialogów, a i również główny protagonista, Nick Obelik, mimo tego, że bywa oczywiście taki zamulony trochę, zdesperowany również, ma taki vibe człowieka, który to jest do wielu rzeczy nastawiony negatywnie, no to mimo wszystko potrafi mieć naprawdę dobre poczucie humoru, potrafi powiedzieć coś zabawnego i naprawdę ma sporo takich zabawnych tekstów. Zresztą to samo można powiedzieć o innych postaciach męskich, też mają sporo takich zabawnych tekstów i takich tekstów, mają też takie teksty kultowe, które to sobie możemy zapamiętać na dłuższy czas. Nawet sobie z tego słynęła seria GTA, także było sporo takich dialogów, które to my później gracze mogliśmy zapamiętać te dialogi, to jest naprawdę spoko. Przejdę może teraz do kwestii grywalności. I powiem tak. Grywalność tej gry jest naprawdę bardzo dobra. Ale to zależy od tego, co jest dla nas w tej grze dobre. Ponieważ, co mówiąc, ludzie ostatnio zaczęli wychwalać fabułę w GTA 4. Za fabuła w GTA 4 to jest taka i taka zajebista i taka super. A ja osobiście się z tym nie do końca zgadzam. Nie uważam, że fabuła GTA 4 jest najgorszą fabułą, ale ludzie uważam osobiście, że przesadzają, twierdząc, że fabuła w GTA 4 jest nie wiadomo jak zajebista. To na pewno nie jest poziom Cyberpunka albo Wiedźmina. To są gry, które naprawdę mają świetną fabułę. Fabułę, która daje do myślenia i fabułę, która naprawdę no, stawia na moralność i naprawdę można się zastanawiać nad naszymi synami w tego typu grach. Ale GTA 4, szczerze, w GTA 4 jest taki wymuszony wątek miłosny i nie mogłam sobie odmówić wspomnienia o tym wątku miłosnym w trakcie oceniania tej gry, ponieważ o tym trzeba wspomnieć. A mianowicie, w połowie gry Nico poznaje taką pewną Irlandkę imieniem Kate. Kate McCreary. I Nico ma za przeproszeniem zjebany i wymuszony wątek miłosny z ową Irlandką. Dlaczego to jest tylko wymuszone? Otóż już tłumaczę. Po pierwsze, samą Kate spotkamy zaledwie tylko i wyłącznie w 4 misjach popularnych. W 4 albo w 5 misjach. No już sobie nie pamiętam, ile dokładnie tych misji było, ale maksymalnie spotkam ją tylko i wyłącznie w 5 misjach. A twórcy zrobili z tego taki wielki, taki ważny wątek miłosny, do tego stopnia, że Nico jest nawet gotów zabrać Kate na ślub swojego kuzyna. Bo rzekomo ona jest dla niego aż tak ważna. To z mojego punktu widzenia jest po prostu absurdalne, ponieważ Nico fabularnie z Kate spotkał się zaledwie tylko i wyłącznie 5 razy. I co? To nie ma być ta wielka miłość między nimi? Jeszcze do tego wszystkiego należy dodać to, że owszem, możemy chodzić na randki z Kate, tyle że te randki są poboczne i wcale nie musimy tego robić. A ten rzekomo fabularny wątek miłosny z Kate jest zrobiony na siłę i tylko po to, żeby właściwie był ten wątek miłosny. Po co ten wątek miłosny jest, nie wiem. Twórcy pomyśleli, że dobrym pomysłem będzie umieszczenie takiego wątku miłosnego, ale jest to wątek miłosny dodany na siłę, tylko po to, żeby na siłę istniał. A ku temu wszystkiemu nie pomaga fakt, że Kate jest postacią strasznie irytującą. To jest tylko postać, która bardzo lubi oceniać innych, bardzo lubi też prawić te swoje morały, lubi prawić ogólnie. To jest taka straszna moralistka, dziewczyka, która lubi oceniać wszystkich dookoła i najchętniej chciałaby, żeby wszyscy dookoła chcieli żyć jak ona. Czyli żeby wszyscy dookoła chcieli założyć rodzinę, zostać rodzicami, no i żeby chcieli ogólnie żyć w tego typu sposób. A każdy, kto chce żyć inaczej, dla Kate jest problemem. Więc ogólnie Kate jest strasznie postacią irytującą. I mogę już tutaj, uwagę, bo to spoiler, na końcu zdradzić, że Kate w jednym zakłaceniu, bo w zakładzie w tej grze mamy dwa, i w jednym zakłaceniu Kate zostaje zabita. I twórcy chcą, żebyśmy się wielce śmiercią Kate przejęli i żebyśmy sami chcieli dorwać gościa, który ją zamordował. Sęk tkwi w tym, że ja się cieszyłam. Ja dosłownie skakałam z radości w momencie, gdy Kate została zabita. Ponieważ nienawidzę jej do tego stopnia, ponieważ była do tego stopnia irytującą postacią. Ale twórcy chcieli, żebyśmy na siłę przejmowali się Kate, żeby nam zależało na niej, żebyśmy również wczuli się w tą historię miłosną między Nico i Kate. Tyle, że jak już się mówiłam, ta historia miłosna jest wymuszona, na siłę dodana do tej gry, tylko po to, żeby istniała. A szczerze, ja rozumiem, że twórcy chcieli na koniec zrobić taki dramatyczny motyw, że Nico traci na koniec kogoś bliskiego i że ostatecznie nie ma dobrego zakończenia. Tyle, że mogli to zrobić na inny sposób. Zakończeń w tej grze mamy dwa. I w jednym zakończeniu ginie Roman, jeśli będziemy ostatecznie współpracować z Dimitrim.
Dimitri to jest koleś, który nas wsypał, wydał nas, ogólnie zdradził nas i na końcu mamy wybór, żeby z nim ponownie współpracować. Terezenik zdaje sobie sprawę z tego, że Dimitri to jest zdrajca, który to po raz kolejny zdradzi go z pierwszej okazji. No ale mimo wszystko tylko mamy opcję, żeby z nim właśnie współpracować. Jeśli się na tą ostatecznie zdecydujemy, tyle co wiadomo, to jest decyzja, której Niko normalnie by nigdy nie podjął, bo to się totalnie nie zgadza z tym, jaką postacią jest Niko, to wtedy właśnie Roman zostaje zabity. I mimo tego, że ta decyzja jest kompletnie niezgodna z tym, jak Niko by postąpił, to faktycznie zakłócenie, w którym ginie Roman, czyli nasz kuzyn, to jest faktycznie zakłócenie dramatyczne. Zakłócenie, które naprawdę jest wzruszające i naprawdę tutaj możemy się wstrząść losem Niko i faktycznie wczuć się w niego, że no, stracił wszystko, że stracił najbliższą osobę, na której najbardziej mu zależało. Ale w momencie, gdy w tym drugim zakłóceniu traci Kate, to jego dramatyzowanie z tego powodu, że on stracił Kate, że on stracił bliską mu osobę. Nawet jest co podkreśla Romanowi, że on już nie ma nikogo w swoim życiu. To jest po prostu bezcelne. Biorąc pod uwagę to, że halo, Niko, w tym zakłóceniu masz Romana, swojego kuzyna masz. Powinno ci zależeć na Romanie. No to naprawdę to jest coś, co mnie wkurza, że twórcy na siłę chcieli, żeby Niko się wsyło śmiercią Kate i również chcieli też, żebyśmy na siłę również my się wsyli śmiercią Kate. To jest coś, co naprawdę mnie wkurza. Denerwuje mnie strasznie taki motyw, gdy twórcy chcą, żebyśmy na siłę psejęli się śmiercią jakiejś postaci. Jest to po prostu, są to po prostu motywy na siłę dodane do gry, tylko po to, żeby istniały. I naprawdę bardzo mi się taki zabieg nie podoba. A wiecie, jak lepiej mogliby rozwiązać kwestię drugiego zakłócenia? Wystarczyło tylko po prostu uśmiercić inną postać. W ogóle najlepiej by było, gdyby usunęli Kate i nigdy Kate by nie istniała. Ale kwestię drugiego zakłócenia mogliby rozwiązać w taki sposób, że zamiast Kate zabity w trakcie ślubu zostaje Brusi na przykład. Bo Brusi też mimo wszystko stał się dosyć bliską osobą dla Niko. I gdyby to właśnie Brusi w tym drugim zakłóceniu został zabity, to wtedy zarówno Niko, jak i Roman mieliby jeszcze większą motywację, żeby dorwać Jimmy'ego Pegorino, który wiadomo, w takim wariancie zakończeń zabiłby Brusiego. To byłoby o wiele lepsze zakłócenie i zakłócenie, które również mogłoby bardziej poruszać. Nie tylko Niko, nie tylko Romanem, ale również nami gracami to zakłócenie mogłoby bardziej poruszyć. Ponieważ Bruce ogólnie jest postacią lubianą, którą naprawdę da się polubić i gdyby właśnie on zginął, no to właśnie zakłócenie, to drugie zakłócenie byłoby o wiele bardziej smutne, o wiele bardziej dramatyczne i o wiele bardziej to zakłócenie wpasowałoby się w klimat tej gry, czyli taki totalnie dramatyczny klimat, w którym to no właściwie to nie ma szczęśliwych zakłóceń dla kogokolwiek. I wtedy faktycznie można by było powiedzieć, że zarówno w obydwu zakłóceniach Niko ma dramatyczne oraz smutne zakłócenia, tak? Tak to zakłócenie, w którym Kate ginie, nie jest w ogóle dramatyczne. Powiedziałabym, że jest to spokojnie, dobre, szczęśliwe zakłócenie. No ale twórcy chcieli na siłę zrobić taki motyw, że to rzekomo mamy takie smutne zakłócenie i że my rzekomo mamy psnąć się śmiercią Kate. No cóż, przynajmniej w moim przypadku coś nie wyszło, ponieważ się w ogóle śmiercią Kate nie psnęłam. Wręcz przeciwnie, cieszyłam się z tego, że ona zginęła. Więc to jest coś, co bardzo mi się nie podoba. Również kolejnym minusem jest to, że praktycznie nie mamy na co wydawać pieniędzy, które sobie w tej grze zarobimy. Jak już właściwie jesteśmy w połowie gry, to mamy tyle pieniędzy, że spokojnie tych pieniędzy starczy nam już do końca gry. No chyba, że będziemy bardzo często failować i będziemy bardzo często tracić bronię. No to wtedy ewentualnie może być problem trochę z pieniędzmi, ale prawda jest taka, że pieniądze w tej grze będziemy tylko i wyłącznie wydawać na broń. Nie ma tutaj opcji, żeby kupować nieruchomości, nad tym ubolewam, bo w sumie przydałaby się taka opcja. Nie ma również tutaj opcji, żeby kupować sobie jakieś ewentualnie domki, w których moglibyśmy mieszkać, tego też brakuje w tej grze. I szkoda, że o tym również twórcy nie pomyśleli, żeby taka opcja była dostępna. No takich ogólnie rzeczy brakuje. Również brakuje tutaj wielu rzeczy z GTA San Andreas. Nie ma między innymi siłowni, nie ma fryzjera. Możemy się sprawa przebierać, ale nie mamy tutaj aż tak sporo ubrań do wyboru, jak w przypadku GTA San Andreas. Ogólnie sporo mechanik z GTA San Andreas zostało z tej gry usuniętych i tutaj można to ubolewać, bo no uważam, że twórcy źle postąpili, usuwając sporo mechanik, które miały miejsce w GTA San Andreas. Tutaj między innymi, jeśli chodzi o poszczególne znańki, no to mamy 200 gołębi do zabicia i osobiście uważam, że jest to zbyt duża ilość. Ja rozumiem 100 gołębi, ale 200, serio, 200 gołębi. No to z mojego punktu widzenia jest taka trochę przesada. Jak się ogólnie prezentuje fabuła? No fabuła powiedziałabym, że mimo wszystko jest trochę krócej niż GTA San Andreas. Nie jest co prawda fabuła GTA 4 jakoś bardzo krótka. Jest to fabuła dość długa, ale minimalnie powiedziałabym, że jednak GTA San Andreas ma dużą fabułę. Choć no fakt faktem, jeśli chodzi o odcinki z GTA 4 a GTA San Andreas, no tutaj praktycznie nie ma za dużej różnicy, bo jedynie tam dwa odcinki więcej nagrałem z GTA San Andreas, a poza tym no to odcinkowo długość tych gier prezentuje się podobnie, jeśli chodzi o to, ile odcinków z tych gier nagrałem i również jak długie te odcinki były.
No ale myślę, że mimo wszystko GTA San Andreas jest minimalnie dłuższy niż GTA 4. Mamy tutaj również sporo samochodów, którymi możemy jeździć, to jest też spoko, że wiadomo, mamy mnóstwo różnorodnych samochodów, mamy te wolnice samochody, mamy ciężarówki, mamy śmieciarki, mamy też motocykle, którymi się możemy poruszać, tyle że właśnie, sterowanie, teraz coś muszę powiedzieć na temat sterowania w tej grze. Ponieważ tak to powiem, że sterowanie w tej grze wydaje mi się chyba takie bardziej realne, no ale również to sterowanie potrafi trochę dać w kość, między innymi motocyklami, no niezbyt dobrze się jeździ w tej grze. Tutaj naprawdę, jak w GTA San Andreas lubiłam jeździć motocyklami, również w GTA Vice City nawet fajnie się jeździło motocyklami, tak w GTA 4.0 stwierdzam, że lepiej jeździć samochodami, ponieważ jeśli chodzi o jazdę motocyklem, to no są tutaj pewne problemy, tak? Motocyklem się niezbyt dobrze steruje i osobiście uważam, że jednak lepiej steruje się w tej grze samochodem, że lepsze jest jednak jedzenie samochoda w tej grze. Po prostu bardziej tutaj Niko lepiej sobie radzi za kółkiem jakiegoś samochodu. Ale jeśli chodzi o poszczególne fajne rzeczy w tej grze, to to, co jest u mnie fajne, to huśtawka. Mamy taką huśtawkę, która jest zbugowana i jeśli na tą huśtawkę wjedziemy samochodem, to ta huśtawka potrafi nas wystrzelić bardzo daleko w powietrze. I to jest taka fajna zabawa. I możemy się naprawdę bardzo fajnie bawić. Korzystanie z tej huśtawki. To jest naprawdę taki fajny smaczek w tej grze, że jest taki glitz właśnie z tą huśtawką, którego twórcy na scenie nie usunęli. I dzięki temu, że nie usunęli tego glica, no to można mieć fajnie bawić tą huśtawką. Ta huśtawka można nas wystrzelić w powietrze. I to jest naprawdę spoko. Co prawda wiadomo, bo możemy nawet zginąć, jeśli się będziemy bawić na tej huśtawce. No ale zawsze jest to ryzyko, czy przezujemy tą huśtawkę, czy ta huśtawka nas odpowiednio wyrzuci. No to ogólnie huśtawka to jest, spokojnie mogę powiedzieć, że jedna z największych zalet w tej grze. Mamy jeszcze do omówienia głównego antagonistę, którym okazuje się być Dimitri Raskalow. Dimitri Raskalow to jest gościu, z którym to mamy przez jakiś czas kontakty. Pracujemy dla jego przyjaciela Michaela Faustina. Lecz pewnego dnia Dimitri chce, żebyśmy Faustina zabili. Niko ostatecznie zabija Faustina, ale później zostaje sam zdradzony przez Dimitriego. No i już praktycznie do samego końca gry Dimitri próbuje nas jakoś zabić. Tyle, że ja sobie uważam, że Dimitri to jest taki antagonista słaby. Naprawdę słaby antagonista. Znaczy, może nie najgorszy, ale taki średni. Może nie słaby, ale taki średni antagonista. Wiecie dlaczego? Ponieważ po pierwsze, Dimitri jest kreowany na takiego psychopatę, który to nie cofnie się przed niczym, żeby nas dorwać. Ale prawda jest taka, że jedyne co on robi, żeby nas dorwać, to tak. Spalił on nas dom oraz spalił on firmę taksówkarską Romana. I również w pewnym etapie gry porwał on Romana i później nikogo musi go ratować. Ale to jest właściwie... To są właściwie jedyne czynności, które Dimitri robi, żeby nas dorwać, bo tak poza tym to mamy masę innych problemów, które dotyczą się bardziej innych ludzi, z którymi pracujemy, niż samego Niko właśnie. I my te problemy rozwiązujemy, a ten Dimitri tak trochę uchodzi w cieniu, no i właściwie mało kiedy mamy z nim do czynienia. Również to, co mi się nie podoba, to, że w momencie, gdy Dimitri nas zdradza, no to później oficjalną taką konfrontację z nim mamy tylko wtedy, gdy już zdecydujemy się go zabić. I na to ubolewam, że nie było więcej scen z Dimitrim, gdy naprawdę mogliśmy zobaczyć, jak on jest okrutny i gdy naprawdę on się nie cofnie przed nicą, żeby nas dorwać. Bo jedyne, co on prezentował, to telefony z groźbami, że to nas dorwie, że to nas zabije, ale to właściwie było jedyne, co on mógł zrobić. On jeszcze porwał Romana w środku gry, ale poza tym nie był w stanie zrobić nic innego, żeby nas dorwać. Na to ubolewam, bo naprawdę chciałbym, żeby scen z Dimitrim było więcej i żeby on naprawdę pokazał, że jest groźnym antagonistą, z którym to trzeba się liczyć. Bo szczerze, nie pokazał tego. Dla mnie Dimitri jest takim trochę śmieszkiem, mimo tego, że no, jest on psychopatą. I naprawdę, jako antagonista wypadł średnio. Nie uważam, że jest słabym antagonistą, ale uważam, że ludzie przesadzają, twierdząc, że Dimitri to jest taki zajebisty antagonista. No ja tak nie uważam. O wiele lepszym antagonistą był Frank Tempani z GTA San Andreas, również Big Smoke był o wiele lepszym antagonistą niż Dimitri. I nawet co za mówię, to muszę powiedzieć, że Steve Haynes z GTA 5 jest lepszym antagonistą niż Dimitri. Dimitri był taki średni, brakowało mu tego. Przede wszystkim brakowało mi tej scen osobnych z Dimitrim, gdy naprawdę moglibyśmy zobaczyć, do czego Dimitri jest zdolny i że nie cofnie się przed niczym, żeby dorwać tych, którzy są jego wrogami. Również z Rayem Bugarinem mamy mało kiedy do czynienia, bo to głównie z nim do czynienia będzie miał Luis w dodatku GTA 4 The Palace of Gay Flotar.
No i po prostu twórcy nie przyłożyli się do tego, żeby ci antagoniści Niko byli większym zagrożeniem. Zagrożeniem, na które faktycznie się kierują, bo szczerze mówiąc, w GTA 4 ci antagoniści, no jak to się mówiłam, są tacy trochę śmieszni, bo mówią sporo o tym, jacy to oni nie są wielkim zagrożeniem, ale prawda jest taka, że mało co robią, żeby faktycznie tego Niko dorwać i zabić. I na to ubolewam, bo gdyby twórcy bardziej się przyłożyli do antagonistów, no to wtedy faktycznie można by bardziej było odczuć to, że Niko faktycznie jest zagrożony i że faktycznie ludzie, którzy polują na Niko, no z tymi ludźmi trzeba się faktycznie liczyć. Bo tak, tak to szczerze mówiąc, mało kiedy ci ludzie pokazali, że w ogóle z tymi ludźmi trzeba się liczyć. I na to ubolewam. No to jest fajne w tej grze, to jest klimat, ponieważ w nocy ta gra wygląda naprawdę pięknie. No, ja ogólnie polecam wam grać w tą grę zawsze nocą. W sensie polecam wam grać w tą grę w momencie, gdy jest noc w grze, a nie że wy sobie będziecie grać w nocy. Ponieważ noc w tej grze prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I naprawdę widać, że tutaj te twórcy przyłożyli się do tego, żeby noc w tej grze była piękna. I żeby naprawdę ładnie wyglądała. W dzień to jednak nie, to tak klimat najlepiej się w tą grę właśnie gra w momencie, gdy w Liberty City jest noc. To jest, co jest trochę słabe, to że w Liberty City to jest głównie miasto. Nie mamy tutaj żadnych terenów wiejskich albo jakichś terenów pustynnych. Poruszamy się tutaj tylko i wyłącznie po mieście, na czym to trochę ubolewam, bo choć miasto ma swój klimat, to jednak fajnie by było, gdyby ta mapa była trochę większa. Choć faktem, no mapa też nie jest znowu jakaś bardzo mała, bo mamy tutaj trzy miasta, no jest takie jedno miasteczko o nazwie Bohan. No i naprawdę mapa nie jest jakoś bardzo mała, no ale szkoda, że twórcy nie dodali tutaj jeszcze jakichś terenów leśnych albo jakichś terenów pustynnych, żeby trochę bardziej tą grę urozmalicić. No ale i tak muszę przyznać, że klimat tej grze prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale to, co się już z kolei nie reprezentuje dobrze, to AI naszych sojuszników. Naprawdę, Phil Bell i te jego misje, to był po prostu dramat. A zwłaszcza ta druga misja, gdy razem z nim pojechaliśmy do magazynu, żeby zlikwidować Rosjan, którzy tam robili jakieś interesy. Naprawdę, ta misja była strasznie irytująca, właśnie przez Phila, który bardzo często wpakowywał się nam pod celownik, bardzo często sprawiał problemy. I niestety muszę powiedzieć, że AI naszych sojuszników to jest straszna bolączka w tej grze, ponieważ praktycznie za każdym razem, gdy udajemy się na misję z jakimś sojusznikiem i ten sojusznik razem z nami bierze udział w jakiejś akcji, to on bardzo często wchodzi nam pod celownik i musimy uważać, żeby jego przypadkiem nie trafić, no i również musimy chronić jego tyłek, ponieważ on bardzo łatwo może dać się zabić, no jeśli wiadomo, nasz sojusznik zginie, no to wtedy daną misję musimy powtarzać. To jest coś, co strasznie mnie w tej grze wkurza, naprawdę. AI naszych sojuszników jest naprawdę w tej grze badziewna. No i ubolewam nad tym, że bardziej się do tego twórcy nie przyłożyli. A jeśli chodzi o poszczególne aktywności, które możemy w tej grze wykonywać, no to możemy pracować dla Romana, możemy do niego przewieźć 10 ludzi w formie właśnie takich misji pobocznych dla niego. Możemy również pracować dla Lity Jacoba, możemy też wykonywać wyścigi dla Bruce'ego, również możemy też łapać najbardziej poszukiwanych przestępców, możemy też tutaj pobawić się w policjanta. Tyle, że tutaj bawienie się w policjanta jest trochę inne niż w innych częściach GTA. Ale co mówię, to bardziej mi się tak podoba, tam mi się policjanta właśnie z tej części GTA, ani z GTA San Andreas, albo z GTA Vice City, bądź z GTA 3. Tutaj lepiej ta misja policjanta uważam, że wysławać w tej grze. I również, no możemy strzelać do tych gołębi, no, o tym już chyba mówiłem. I też możemy się spotykać z naszymi znajomymi. Możemy się z naszymi znajomymi umawiać, możemy ich albo zabrać na jedzenie, albo na kręgielnię. Właśnie też możemy tutaj brać udział w kręgielni, możemy chodzić na kręgle, słynne kręgle od Romana oczywiście. Możemy też brać udział w bilardzie, możemy również brać udział w rzutkach. No mamy tutaj parę aktywności, które możemy robić, tyle że no, nie ma tego aż tak dużo jak w GTA San Andreas, nad co można ubolewać. No ale jest parę rzeczy, które faktycznie możemy w tej zarobić. Teraz właśnie to, co jest trochę oklepane, to same misje, ponieważ misje są takie strasznie, powiedziałabym, że monotomne, ponieważ właściwie sprowadzają się do jednego i tego samego. Pojedź w jakieś miejsce, zabij poszczególnych ludzi, ukradnij jeszcze ewentualnie jakiś towar i tylko i wyłącznie do tego sprowadzają się misje. Nie ma tej różnorodności i kreatywności, która występowała chociażby w GTA San Andreas, albo też później w GTA 5. Misje w GTA 4 sprowadzają się głównie tylko i wyłącznie do zabijania, a nasz główny bohater Niko Bellic, no jest takim hitmanem, takim
gościem, który to zabija ludzi na zlecenie. Za pieniądze, co tu widzicie, tych ludzi zabija. No i na tym to można ubolewać, że twórcy nie przełożyli się bardziej do tego, żeby te misje w GTA 4 były trochę bardziej różnorodne. No ale okej. Czy jest coś jeszcze, co mogłoby na temat tej gry powiedzieć? Wiecie co? Myślę, że już chyba wyczerpałem temat, więc przejdę do podsumowania. Podsumowując, GTA 4 jest dobra częścią GTA, ale zdecydowanie nie jest poziom GTA San Andreas, albo nawet powiedziałbym z GTA 5. Tak, wiem, fani GTA 4 się obrażą, ale ja osobiście uważam, że GTA 5 jest lepsza od GTA 4. GTA 4 czasami było trochę monotonne, no ale również można się w tej grze dobrze bawić. Przede wszystkim huśtawka jest zajebista. Nasz główny bohater Nico Bellic, no jest taki trochę tempakiem, no ale trochę go tam jeszcze polubić ostatecznie nie można. Tylko no właśnie, strasznie wymuszony jest ten wątek miłosny z Skype, no i również sama Kate jest strasznie postacią irytującą, postacią wręcz nie do zniszczenia i to jest na pewno minus w tej grze. Kolejnym minusem jest to, że nie ma tutaj aż tyle aktywności jak w GTA San Andreas. No i również kolejny minus, o którym zapomniałem wspomnieć, a mianowicie jest taka pewna gra na automacie i my musimy tę grę na automacie przejść, żeby całą grę ukończyć na 100%. I to jest coś, co mnie wkurwia, ponieważ ta gra jest naprawdę trudna do przejścia i ubolewam nad tym, że rzekomo to jest wymagane do przejścia tej gry na 100%. To osobiście uważam, że nie powinno być wymagane do przejścia tej gry na 100%, ponieważ w GTA San Andreas również mieliśmy poszczególne gry na automatach, no ale nie musieliśmy tych gier przechodzić, żeby ową grę przejść na 100%. Ja osobiście uważam, że ta gra na automacie to powinien być taki smaczek dla fanów, no ale nie powinno się tego ustawiać jako wymaganie przejść tej gry na 100%. To jest coś, co mnie wkurza i właśnie przez tą głupią grę nie byłam w stanie przejść GTA 4 na 100%, na tym strasznie ubolewam. Miałam tam 98% gry właśnie dlatego, bo nie byłam w stanie niestety przejść na tej mini gry, która no, jest strasznie irytująca. I właśnie tutaj daje takiego trochę minusa, że twórcy w ogóle umieścili tą minigrę do przejścia na 100%, ponieważ nie powinni tego umieszczać. Powinni to zostawić jako taki ewentualny smaczek dla fanów GTA 4, dla fanów ogólnie GTA. No ale nie powinni robić z tego aktywności, którą trzeba przejść, żeby tą grę ukończyć na 100%, tak? Tutaj osobiście uważam, że twórcy przegięli i naprawdę no jest to nieprzyjemne, co zrobili. Na scenie GTA 5 chyba nie ma już takich minigierek, które trzeba przechodzić na 100%, więc przynajmniej twórcy zrozumieli swoje błąd. No i również w dodatkach do GTA 4 też nie trzeba tej minigry przechodzić na 100%, co bardzo mnie cieszy, że przynajmniej te dodatki można bez problemu przejść na 100%. Zaś wiadomo, dodatki, czyli The Lost and Dead oraz GTA 4 The Palace of Glutter, które również w swoim czasie omówię. Więc podsumowując, no grafika jest zajebista, co ma tutaj naprawdę grafika, poziom, klimat gry jest naprawdę tutaj zawycuwalny. Audio jest również zajebiste, muzyka jest zajebista, voice acting też naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. No i grywalność. No misje są niestety niezbyt różnorodne, ale myślę, że taką największą zaletą tej gry ostatecznie jest gameplay. Gameplay, czyli wiadomo m.in. huśtawka, również możemy tutaj robić poszczególne rozruby. No i też zapomniałem wspomnieć o tym, że w tej grze mamy czasami wybór, co zrobić. Mamy wybór, co zrobić z jakąś postacią. Co prawda, rzadko mamy te wybory, no ale jednak czasami mamy te wybory, które to mogą wpłynąć na los jakiejś postaci. Fajnie, że twórcy pomyśleli o tym, że czasami możemy zdecydować, co zrobić jakąś postacią, czy ją osadzić, czy nie, czy ją zabić, czy nie. Fajnie, że twórcy o tym pomyśleli. I to jest naprawdę to jest taki plus, jakie ta stery, że no, mamy te wybory odnośnie tego, co zrobić z jakąś postacią, co ją zabić, czy nie. Dlatego takie wybory mamy, no ale czasami mamy taki wybór. Również teraz mamy takich spadkowych psychodiów, które to możemy pomagać. Jest takich parę zdarzeń, jest. To właściwie wydaje mi się, że ci psychodnie to tacy nieznajomi dziwacy w GTA 5. Wydaje mi się, że już wtedy twórcy planowali umieścić nieznajomych i dziwaków w GTA 5. A właśnie ci tacy spadkowi psychodnie, no to miała być taka prezentacja tego, co będzie nas mniej więcej, tego, co będzie nas mniej więcej w GTA 5, jeśli chodzi o nieznajomych i dziwaków, no bo jest to do siebie podobne. No ale dobra, myślę, że będę chyba kończyła. Już nawet za parę kończyć, więc jak ocenia to grę? No, daję takie, powiedziałabym, ze 7,5 na 10. GTA 4 to jest dobra gra, ale no ma parę takich minusów, które niestety wpływają trochę negatywnie na tą grę, no ale ogólnie gra jest dobra. Jest to dobra część GTA, więc jeśli chcecie, to oczywiście polecam zagrać, ale polecam też również umieścić swoją własną muzykę, ponieważ
Też mimo tego, że muzyka w tej grze jest dobra, to również przyjemnie się w tą grę gra w momencie, gdy również mamy tutaj swoje własne utwory dodane właśnie do tej gry. No to jest wiadomo, inteligencja przeciwników, a przeciwników, właściwie to inteligencja na tych sojuszników jest strasznie irytująca. No ale już o tym mówiłam. Więc po prostu miejcie na uwadze to, że ta gra ma pewne minusy, ale również ma pewne plusy. No to, czy w tą grę zagracie, zależy od tego, czy ta gra w ogóle wpasowuje się w wasze gusta. Ja myślę, że grę mogę polecić, no ale to zależy od tego, czy ktoś będzie w ogóle czerpał przyjemność, jeśli chodzi o granie w tą grę. No to też było nieprzyjemne. To optymalizacja, no optymalizacja tej gry trochę się niestety. Wiadomo, w dniu premiery z tą grą było sporo problemów, jeśli chodzi o wersję tej gry na PC-ta. No ale owe problemy mniej więcej zostały naprawione, choć no dalej są te problemy z optymalizacją, więc miejcie to na baczności. Pamiętajcie o tym, jeśli faktycznie zdecydujecie się zagrać w tą grę. No ale ogólnie myślę, że mogę tą grę jak najbardziej polecić. No ale dobra. Ja będę kończył ten odcinek. Tą ocenę tej gry. To będzie na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.